Moja bohaterka nazywa się Kamila, jest to matka 2 dzieci, jest żoną męża, którym jest Arkadiusz, główny bohater naszego serialu, grany przez Pawła Domagałę. Bohaterka w takiej trudnej sytuacji życiowej, ponieważ jest to dziewczyna, która trochę nie może się wyzwolić jakby ze związku, który jest dla niej trudny, który być może nie jest dla niej, więc ktoś, kto jest jeszcze w pewnym sensie nie dostał jakiejś siły, która sprawia, że człowiek staje na nogi i staje się odpowiedzialny za siebie i gdzieś wygrywa swoje życie, wypowiadając zmiany. Więc obserwujemy tutaj dziewczynę, która właśnie jest w takim trochę zakleszczeniu. Tyle ile mogę powiedzieć, to że Arek jest ojcem, który z determinacją poszukuje swojej zaginionej córki i po wydarzeniu sprzed roku, czyli spod zaginięcia córki. Jego życie się totalnie zmieniło i on też się totalnie zmienił i musi teraz znaleźć się w nowej rzeczywistości. Jest to uczennica liceum, córka Arka i Kamili, którzy ukrzyżowali jej plany wakacyjne, więc Ada zdecydowanie nie jest zadowolona. I spędza ona wakacje z grupą 30-parolatków. Trochę nie potrafi się tam odnaleźć, a resztę zobaczycie. Robert jest facetem, który pracuje w dużej firmie. Jest jednym z właścicieli tej firmy. Jest ekstrawagancki, nie przebiera w słowach, konkretny. Lubi kobiety. Jest no, takim macho trochę. No. Takim macho, ale właśnie nie jest taki jednowymiarowy i sceny, tak naprawdę sceny, no, cały background z Kamilą, którą gra Agnieszka Żulewska, jest dowodem na to, że tak naprawdę pod tą skórą tego twardziela, tego cwaniaczka trochę, gościa, który rozdaje karty, kryje się inny Robert. Ja gram Ada Oma i Ada Oma jest dość ciekawa postać. Ona jest modelką, jest celebrytką, ale ona się czuje, że chce więcej. I jej się wydaje, że ona chce pisać książkę, że ona chce ambicyjne coś, ale ona chce miłości. Myślę, że wszyscy to chcemy. Wszyscy chcemy być zakochani, wszyscy chcemy być jakby traktowani za coś więcej niż same jak wyglądamy. To jest tak puste i myślę, że ona po prostu ma z tym tak dosyć i mówi: słuchajcie, ja coś robię i ja to zrobię dobrze. Jeszcze nie wiem, co to będzie, ale to zrobię dobrze i to jest Ada Oma. Jestem tutaj jeszcze nie właścicielką żmijowiska, ale potencjalną córką właściciela żmijowiska, tej agroturystyki. Co ja mogę powiedzieć o tej postaci jeszcze? Tak, żeby nie zdradzać. Tak, żeby nie zdradzać, a żeby powiedzieć. Mam 2 dzieci. Stasiucywka gra mojego syna i to jest dla mnie duże dosyć wyzwanie, żeby też sobie wyobrazić, że rzeczywiście moja postać mogła zajść w ciążę, jak miała 18 lat. I to jest bardzo fajne. No co, no jestem na tym żmijowisku taką gospodynią, która bardzo, bardzo się stara, żeby to było wszystkim dobrze. I ogarniasz tą ekipę, która przyjeżdża tutaj. Chcę ogarnąć ekipę, chcę ogarnąć męża, dzieci i ojca. I wcale mi nie jest łatwo.